Siemano, w nowym odcinku na kanale. Drodzy widzowie, w dzisiejszym odcineczku mamy top 10 polskich modów albo zbliżonych na jakąś polską gospodarkę, dlatego napiszcie hashtag gospodarka, wam przypnę serduszko. Dawno takiego hashtagu nie było, a serduszka są aktualnie na bieżąco. No i co, wbijajcie na Instagrama ze względu na to, że są aktualnie 3 konkursy, gdzie do wygrania jest kierownica o wartości 1000 zł, 200 zł albo dowolna rzecz do 200 zł i z ostatniego zdjęcia już niedługo się dowiecie, co będzie do wygrania. Zostawcie jeszcze lajka, suba, a my przechodzimy już do pierwszego moda. Widzowie, właśnie wleciał nowy konkurs na Instagrama, a mianowicie to zdjęcie. Jest bardzo fajna nagroda, o której dowiecie się już niedługo. A dodatkowo tutaj brakuje tylko 700 lajków do rozlosowania kierownicy o wartości 1000 zł dla jednej osoby oraz w tym konkursie brakuje tylko 500 lajków do rozlosowania dowolnej rzeczy za 200 zł, albo po prostu 200 zł. Także wbijajcie, bierzcie udział, bo wystarczy zostawić lajka, zostawić komentarz i tak naprawdę to tyle. I mamy taką oto paczkę przyczep, czyli mamy opcję 1 oraz opcję numer 2. Tutaj na przykład możemy sobie przewozić, no nie za dużo tutaj zmieścimy, ale możemy przewozić praktycznie wszystko, a tutaj możemy przewozić też dużo rzeczy, ale dodatkowo możemy przewozić jeszcze zwierzęta, także jest to opcja chyba dosyć bardziej wygodna. No i co możemy tutaj zrobić? Możemy zmienić wzór, czyli możemy mieć jakieś tam dodatkowe takie jakby oświetlenie, ale zaznaczmy sobie wszystko. Ustawienia kół. Aha, takie nawet coś dodali, fajnie nawet wygląda. No i wąskie opony albo standardowe, to już kolor podstawowy, jeżeli chcecie sobie zmienić też możecie oczywiście to zrobić. Kolorystyka dosyć fajna. Nawet jak na taką przyczepkę. Tu jest troszeczkę inny, dobra, to jest coś takiego i możemy ją teraz kupić. No ta przyczepa drewniana, nie będziemy tutaj za bardzo kupować, no ale ona jest taka samochodówka bardziej, którą możemy sobie podczepić. Też oczywiście kolory możemy jak najbardziej sobie powybierać. Teraz tak, do którego ciągnika my będziemy w stanie podpiąć, bo kupiłem dwa inne, żeby po prostu to mniej więcej sprawdzić. Dobra, sobie ją podczepimy. No i tak jak tam autor napisał, no dwie krowy pomieścimy sobie, to jest ogólnie od tego kasztana i ktoś jeszcze. Mamy tutaj przewody, które się jak najbardziej podpinają i jakie to ma funkcje i czy to w ogóle jakiekolwiek funkcje ma. Dobra, tutaj akurat nic się nie dzieje, możemy zapiąć pasy transportowe, możemy wyładować tutaj i możemy zrobić najprawdopodobniej napełnienie, tylko napełnienie możemy zrobić czym? Ustaw, czekajcie, dobra, to będzie coś takiego, no na przykład pszenica 1650 i teraz mamy, no po prostu mamy pszenicę, którą możemy sobie wyładować przykładowo w tym miejscu. Jak widzicie, klapka tylnia się otwiera, pszenica sobie wylatuje. Jeżeli chodzi o jakieś oświetlenie, no oczywiście światła gdzieś tam, hamowania jak najbardziej są. Możemy zwierzęta sobie tym przewozić. Jeszcze wam pokażę jedną ciekawostkę odnośnie tego moda, ze względu na to, że ja nie wiem ile tutaj można przewozić tego wszystkiego. Aha, jedna sztuka krowy, 5 sztuk na przykład owiec, 2 sztuki możemy sobie świń poprzewozić. Chyba jest to wystarczająco, no po jednej krowie no to nie jest za dużo mimo wszystko, moim zdaniem dwie tutaj jakoś by się zmieściły. Ale fajny, fajny modzik, użyteczny na pewno, bo mamy dwa w jednym, nie tylko zwykła przyczepa do przewozu zwierząt, tylko również przyczepa do przewozu tak naprawdę wszystkich materiałów, jakie tam sobie zażyczycie. Wyszedł taki większy, fajny kurnik i to aż na 100 kur, który ma miejsce, gdzie te kury po prostu sobie mogą gdzieś tam spacerować, no i chodzić, patrzcie, tak to wygląda. Jest takie ogrodzenie z siatki, no powiem wam tak, z tej perspektywy wygląda to spoko. Z tej jak się świeci, to w sumie też nie to też dobrze wygląda, czyli po prostu chodzi o światło w danym momencie. Mamy wysypany jakiś żwirek, najprawdopodobniej jakieś kamyczki czy coś takiego, jeżeli chodzi o przód okna, w których możemy dostrzec co jest po prostu w środku, elementy ozdobne, jakiś tam tynk po prostu dany jest na to, no i mamy dach po prostu też z jakiegoś tam materiału. Możemy otworzyć. Aha. Dobra, jest animacja, jakaśkolwiek jest. Możemy sobie wejść do środka, oczywiście już tutaj na spokojnie się mieścimy. I fajnie jest to zrobione, można sobie automatycznie przejść tutaj i sobie w tym miejscu pochodzić. Tutaj oczywiście kury będą, jakby nie patrzeć. Także takie oto miejsce mają zrobione do chodzenia sobie. No i tutaj mamy kolejne jakieś drzwiczki, rozbudowane jest to nawet. Bardzo prawdopodobne, że tu się daje im jeść i w tym momencie tutaj pojawiają się pewnie jajka. Te kury jakoś sobie... No jest to zrobione pewnie tak jak w prawdziwym życiu, ale czy one tutaj śpią, to nie mam bladego pojęcia. Gdzie tutaj mogę ja w ogóle kupić je, żeby coś wam pokazać, czy to... No na pewno to działa, bo to jest moc mod huba, no nie? Tylko gdzie to się kupuje? Dobra widzowie, przejdziemy jeszcze w to miejsce. Aha, dobra. Ile możemy? No da się minus
60 mi tutaj pokazuje, że mogę sobie kupić jednorazowo. Dobra, my sobie kupimy po prostu dla testu jakieś 10, bo to bez różnicy ile my kupimy. Dobra, mamy 10 kurek. Jak to wygląda? Czy one chodzą tylko tamtędy, czy one chodzą też w środku? Nie, normalnie sobie chodzą, spacerują, biegają, także... No fajny kurnik, taki powiem wam, że 100 kur, no to już jest taka ilość pokaźna. Jest to taki w sumie zadbany też kurniczek. Coś, co przykuło moją uwagę, a mianowicie John Deere seria 710. Farmcon to się nazywa, nie wiem dlaczego te mody są tak podpisane, bo tam parę tych wyszło. No i mamy szerokie opony, albo standardowe, to weźmy sobie po prostu szerokie, kupmy. 50 koni mechanicznych, no nie jest to za dużo, jest to oczywiście jeden z jakichś starszych pewnie ciągników John Deere'owskich. Mamy zaczep przedni, który ładnie wygląda, jest to od twórców gry, bo jest tam napisane Giants. Jest to, tutaj jest ogólnie Lizard, tutaj mamy na przykład John Deere'a, także fajnie jest to zrobione. Tak, a powiem wam tak, 60-tka tylko John Deere'owska, tak bym to delikatnie nazwał. Oczywiście wygląda to inaczej. Aha, dobra, biegi, już widać, że coś tu się będzie działo. Sprzęgło, hamulec, gaz, biegi. Wszystko jest, prędkość maksymalna 25 na godzinę. Z każdym biegiem sobie to jakoś tam przechodzi, na przykład do tyłu jedziemy, także też to fajnie wygląda. Mamy światła, no oczywiście nie są to, nie wiadomo jakie oświetlenie, tutaj kabiny nie możemy wybrać. Powiem wam, że na jakąś serię wziąć sobie taki ciągnik, to bardzo fajna sprawa, taka odskocznia troszeczkę od Ursusów. Kierunkowskazy, to możemy sprawdzić, no ale to wiecie, to jest od twórców gry, także tutaj no nie powinno być jakiegoś zaskoczenia, czy coś przypadkiem by tam nie działało, no nie? Fajnie, nawet te animacje, jeżeli chodzi o ręce i tak, no to są już takie bardziej standardowe opcje. Tutaj na przykład zatrzymujemy się, to sprzęgło gościa wciska. Fajna, naprawdę fajna opcja. Dziwi mnie troszeczkę, że tutaj komina nie ma, ale ten dym na przykład już widać, że tutaj w tym miejscu po prostu sobie gdzieś tam to wylatuje. Obsypnik w technologii uprawy ziemniaków. Zazwyczaj te obsypniki są dawane w tej technologii nawożenie, czy tam chwastowniki, coś takiego. Tutaj jest to zrobione inaczej. Mamy opcję, no taką dwumetrową i opcję mamy trzymetrową. 40 koni, 20 koni. My sobie weźmiemy tą większą, kolor podstawowy. Możemy sobie zostawić tak naprawdę ten taki oczerwony i tutaj dać taki właśnie szarawy i będzie to dosyć fajnie wyglądać. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie mocy, to 40 koni to nie jest tak jakoś dużo, dlatego do 60 jakieś, nawet jak 30 podepniecie, to raczej z takim obsypnikiem, raczej na pewno bym powiedział, że ona sobie będzie dawać radę. Tylko ciekawe jest, co ten obsypnik nam daje, bo tu jest technologia z ziemniaków. Czy on działa tak jak w prawdziwym życiu, czy on działa leciutko inaczej? Powiem wam tak, pasowałoby chyba wjechać na pole z ziemniakami i to zobaczyć, albo wjechać na jakiekolwiek pole. Dobra, nie będziemy jechać na pole, bo już wiem do czego to służy, to po prostu nawozi wam pole. Nawet jeżeli wjedziemy w inną uprawę, najprawdopodobniej to też będzie działać niekoniecznie tylko i wyłącznie z polem jakichś tam ziemniaków, czy tam kartofli. Patrzcie, jeszcze fajna sprawa, bo te sprężyny zachowują się naprawdę naturalnie, także to jest zawsze wielki plus, bo co niektórzy robią, że one się zachowują, są kompletnie sztywne, te sprężyny nie działają tak jak w realu. A tutaj naprawdę te sprężynki działają tak, jak to byśmy mieli wszystko w prawdziwym życiu, widzicie? Także to jeszcze chciałem wam pokazać. No i możecie sobie tym nawozić 3 metry. Nie wiem, czy nie lepiej po prostu nawóz sobie rozsypać, ale jeżeli ktoś lubi zabawę takim czymś, no to też może tym pojeździć. Mały głębosz, ale 100 koni jest potrzebne, chociaż 2,5 metra ma, to w sumie... Aha, nie da się kolorystyki tak czy siak zmienić, widzowie. Także tutaj już z tym nic nie zrobimy. Pasowałby podczepić naszego Maseja, którym zazwyczaj to testujemy. No bo to jest jednak 100 koni wymagane, no to już troszeczkę jednak ciągnik musi mieć. Jakieś większe Ursusy na pewno będą sobie dawać z tym wszystkim radę. Chociaż wiadomo, że to jest gra, no to też tak nie wiadomo jak to wszystko będzie wychodzić. Do Masejka wygląda on też dosyć potężnie. Jeżeli go opuścimy, oczywiście on się zapada w ziemię. Możemy nim tworzyć pola, no to tak to wygląda, o. Tak akurat prędkość robocza, widzowie, to nie jest za duża. Z tego co widzę, takie 12 na godzinę sobie możemy jechać na spokojnie. No jeżeli tworzymy pole, no to widzowie automatycznie dają nam się animacje. Animacji z wałka nie ma jako takiej, ale jest animacja oczywiście tych pierwszych łap, które no stanowczo głęboko w ziemi gdzieś tam się zagłębiają, tak jak to powinno po prostu wyglądać w prawdziwym życiu. On się wbija, to możecie po prostu głęboko sobie spulchnić ziemię, czy tam ją ruszyć tą oto maszyną. W farmingu czy coś się daje? Najprawdopodobniej nie.
ale tworzy wam teksturę tak, jakbyście robili zwykłym jakimś tam kultywatorem czy tam agregatem. I mamy maszynę, która bardzo ładnie wygląda. Tu już zapotrzebowanie jest 140 koni, 3 metry szerokości roboczej, kolory podstawowe. No, po prostu podstawowe, czyli czerwony z zielonym, także tutaj za bardzo nie mamy co konfigurować, są inne jakieś tam odcienie, ale to jest naprawdę, naprawdę znikoma jakaś tam różnica. Podczepiamy oczywiście znowu Maseja. No i kolejnym razem zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To już ciągniczki do... no albo jakieś nowocześniejsze, albo po prostu większa seria Ursusów, czy tam większa seria Zetorów, jak wolicie, do tego podczepiać. Coś tutaj się podczepia, coś takiego? Nie, to po prostu ma działać na zasadzie podnoszenia i jechania, czekanie. Jak to wygląda? Dobra, tutaj jeżeli chodzi o padanie tego wszystkiego, po prostu zestaw się zachowuje tak, jak się powinien zachowywać, czyli on sobie gdzieś tam delikatnie osiada. Jeżeli chodzi o robotę w polu, no powiem wam, że jest to naprawdę dosyć spora maszynka. Możemy włączyć sobie tworzenie pól i się przejechać. Mamy animacje wszędzie. Mamy animacje te pierwsze, czyli tych łap. Mamy animacje talerzy, które gdzieś tutaj występują, i mamy animację wałka, i mamy dosyć dużo kurzu, jeżeli robimy właśnie tą maszyną. Powiem wam, że dosyć fajnie to wygląda. No i wszystko się też rusza. No jest to agromasz APN ileś tam. O, powiem wam, że masywne sprężyny. No tutaj ktoś to naprawdę fajnie zrobił. Tych maszyn od agromasza mogłoby wyjść znacząco więcej, bo są to bardzo ładne kolorystycznie maszyny i powiem wam, że na polską gospodarkę tyćkę większą one się będą wpasowywać no po prostu idealnie. Domy rolnika, mianowicie dom na farmie, który wygląda, widzowie, następująco. Ja sobie go postawię w tym miejscu i z tego co widzę, autor nie zrobił no tych takich bocznych, tego czegoś, co tam tak naprawdę nie za bardzo to ładnie wygląda i ja zawsze mówię, że po co to w ogóle ludzie robią. Tutaj tego nie ma, także bardzo, bardzo dosyć duży plusik. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to jest taki podstawowy dom, po prostu wymurowany, ale ładnie wyglądający. Mamy okna zrobione w tym systemie takim jakby 3D, że delikatnie widzimy, co jest w środku, ale tak naprawdę w środku nie ma nic. Aha, czyli te górne już widać, co jest w środku, czyli będzie można chyba wejść. No elementy takie jak, nie wiem, no, takie jakieś po prostu duperele. Tu jest bardzo dużo okien zrobionych na tym przykładzie, żeby wam to jakoś demonstrować. No to niby widzicie, że jest coś w środku, ale tak naprawdę tam w środku nie da się wejść i nic tam nie będzie. Jakieś wiaderko, kranik zostawiony, elementy ozdobne, kolejny raz. I teraz rzecz najważniejsza, tak, dach. Nie no, widzowie, wchodzimy do środka, ile się da. Tak, da się wejść do środka, także już mamy kolejny plus. Sporo znowu elementów ozdobnych, co bardzo fajnie wygląda. Wykończenie drewniane w środku, czyli też tak troszeczkę starodawnie. Mamy kolejne drzwi, do których też możemy wejść, jakaś kolejna wycieraczka. Fajnie wygląda ta podłoga, to chyba pierwszy raz. W ogóle tu wszystko jest tak bardziej drewniane, widzowie. Widok na gospodarstwo, jakieś firanki porobione, możemy sobie nawet tutaj wejść. O, ktoś nawet łazienkę zrobił. Fajnie, fajnie. Naprawdę fajne takie smaczki, bo można się poczuć, jakbyście byli w prawdziwym domu. Jeszcze to okno takie łazienkowe też, kurczę. Drzwi, co niektóre macie z szybką w środku i co niektóre... To wszystko w ogóle, te drzwi też takie starodawne. Tu mamy jakiś dywan taki też, jak to kiedyś w domach było poukładane. Nawet mamy wiatraczek razem z oświetleniem tutaj tego wszystkiego. Ciasteczka, jakieś bułeczki przygotowane. Może ktoś coś na herbatę przygotował, to wszystko starodawny. Telewizor jakiś KOF 5. No spoko. I jeszcze jeden pokój. Powiem wam, że fajną robotę ktoś wykonał, jeżeli chodzi o ten domek. Jakiś chleb położony. No i miejsce, czyli kuchnia, kubki powieszone, lodówka i takie tam elementy jakieś kolejne ozdobne. Bardzo fajny domek na polską gospodarkę. Moim zdaniem, że można wejść do środka, to nawet bym się pokusił, że jeden z lepszych, jakie na razie wyszły. Dostaliśmy przyczepę od Pronara. Tutaj mamy 5500 i 15 tysięcy aż pojemności. Bardzo fajna, oby tu się koła dało. Aha, nie da się już kół zmienić, także nie jest już taka fajna. Transport obiektów, tak to się nazywa. Transport obiektów, tylko mniejszy. Pojemność 15 tysięcy litrów. Aha, bo te 15 tysięcy to jest po prostu do kiszonki. No zaczep tylni mamy, także tych przyczep możemy więcej trochę spiąć. Przyczepa 9,5 tysiąca z plandeką, 9,5 tysiąca bez plandeki, 5,5 tysiąca z plandeką. No dobra, my sobie weźmiemy akurat przyczepkę 9,5 z plandeką, bez błotników. No nie wiem, może być i z błotnikami, tylko problem jest, widzowie, taki, że te koła mi ogólnie wszystko psują, te koła, bo nie wiem, wizualnie to wygląda tak średnio. Kiedyś była taka opcja, że te koła można było większe sobie brać, zależy jak to po prostu pododaje do takiej przyczepy.
Z większymi kołami na pewno przyczepa by ładnie wyglądała. Dobra, jakieś przewody czy coś tutaj się podczepia. Ale zobaczymy, bo to wszystko, widzowie, takie skręcone było. Aha, tutaj się nic nie podczepia. T653 łamane na 2. Ładowność 6000, mogłyby się naklejki zmieniać, bo tutaj my nie mamy 6000, tylko 9,5. Syp tylni mamy, oczywiście pewnie na boki, jakaś tam reklama, plandeka. Akurat fajnie wygląda, tutaj trzeba przyznać rację, że plandeka wygląda naprawdę, naprawdę zacnie. No i co możemy zrobić? Otwórz pokrywę. Szkoda, że ta plandeka gdzieś na bok nie idzie, tylko po prostu ona sobie znika tak sama z siebie. Mimo, że cień tak jakby by wskazywał, że coś tu by było takiego, tylko że tego po prostu nie ma. Dobra, dolna burta. Tył dolna burta. Tył pełna burta. Lewo dolna burta, pełna burta. Powiem wam tak, dosyć fajna sprawa, ze względu na to, że tu jest naprawdę jakoś to skonfigurowane nieźle, no bo mamy, jeżeli mamy tył lewą burtę, no to zróbmy to. Aha, czyli leci coś takiego, czyli tędy leci. Dobra, ale jeżeli już wezmę sobie pełna burta, no to wszystko się otwiera całościowo. Bardzo fajna sprawa, takie udogodnienie. Czy udogodnienie, czy to w czymś pomaga, czy to w niczym nie pomaga? No to już, widzowie, ciężko stwierdzić, ale mimo wszystko no fajnie, że ktoś dodał taką opcję konfiguracyjną. Bardzo fajna przyczepa. Jeżeli by tutaj były inne jeszcze koła do dyspozycji, większe, na pewno bym się pokusił i wziął ją sobie na jakąś serię. Może jakiś update gdzieś tam wleci, ktoś zrobi i coś tam jeszcze pododają. No i mamy kolejny ciągnik, a mianowicie 1654. Ogólnie tutaj opcji jest dosyć sporo. Mamy opcję 190-konną na przykład. Mamy opcję 225 koni, 190, 160, 158. No jest tego sporo. Tak naprawdę też jest opcja ta właśnie po chipie. No nie wiem, co byście chcieli, możecie sobie po prostu wziąć. Obciążniki. Mamy przednią hydraulikę, mamy obciążnik. Dosyć fajnie wygląda, 1500 kg. Ustawienia kół. Możemy zrobić nawet bliźniaki, szerokie opony z obciążnikami, kolor felg też możemy sobie zmienić, jeżeli chcemy. My zostaniemy przy tych oryginalnych kolorkach. Dobra, tak to, widzowie, wygląda. Ma dodany, że to panel IC było napisane. Aha. No dobra, widzowie, to chyba ten panel IC to ktoś coś źle napisał, bo faktycznie no, to, co było napisane, no, to się otwiera. Jakby nie patrzeć, czyli wszystkie właśnie drzwi czy szyber daszek się otwiera. Tylko że to nie jest panel IC, tylko jest to zrobione na myszkę, jak sami możecie zauważyć. No nie jest to jakiś nie wiadomo jaki problem, ale było napisane troszeczkę inaczej. To jest bez różnicy, no ale niech będzie. Oczywiście biegi ruchome, jak widzicie, gaz, sprzęgło, hamulec też jest ruchome. Mamy oświetlenie, gdzie wszystko tak naprawdę się świeci. Mamy kogucik, mamy światła hamulcowe, mamy... Tak jest to po prostu stopu, no nie? Oczywiście kierunkowskazy, które też gdzieś tam działają. Dźwięki są, powiem wam, że fajne. Naprawdę są fajne dźwięki. Nawet ta kabina się dosyć spoko zachowuje przy skręcaniu, widzicie? Ona naprawdę gdzieś tam, ten komin też troszeczkę inaczej wygląda. Lustereczka też, które są... No to jest tak dziwnie ustawione troszeczkę, no ale z tego to możemy lewego sobie coś tam zobaczyć i wywnioskować. No i prędkość 40 na godzinę. Która też jest moim zdaniem zadowalającą prędkością. Szczególnie, że ten ciągnik naprawdę wygląda na bardzo sporego. Jeszcze szczególnie na tych kołach, widzowie. Bardzo fajna opcja, z której moim zdaniem warto skorzystać. I ostatnia rzecz na dzisiaj, a mianowicie wiaderka. Mamy tutaj takie oto wiaderko. No 0,3 metra sześciennego pojemności. I mamy takie wiaderko, które ma 0,5 tej pojemności. No jako tak oto wygląda. No jak to przetestować, widzowie? O! Jakiś napis Sano po prostu jest zrobiony tutaj. No ono służy po prostu do zbierania, nie wiem, jeżeli macie takie o zboże. No to widzicie, już macie zboże napełnione w tym wiadreczku. O kurde. 460 pojemności, jeszcze pewnie by tyćkę. O, weszło, dobra, mamy 500 już całkowite. No i możemy na przykład sobie przesypać teraz, o. Z miejsca na miejsce, także to jest wiaderko, no nie? Ono do tego służy. Fajnie, fajnie, bo można sobie... wspomóc się czymś takim i coś tam poprzenosić. W dzisiejszym odcinku, widzowie, to było na tyle.
Ja się z wami żegnam, co niektóre mody naprawdę fajne zestawienie, szczególnie tamten Ursusik mi się podoba i przyczepa, bo to są takie najbardziej zestawy, które mnie interesowały, no i ten nagromasz i ten dom, zresztą wszystko mi się praktycznie tutaj podoba, dlatego te mody się tutaj znalazły. Dzięki za uwagę i na razie.